pokój Twój jest we mnie, siostro, pokój Twój jest we mnie, bracie. Sława, bracia i siostry, witajcie. Namaste. Pierwsza część gry w nazwy mówiła o pułapce tożsamości. Dzisiaj rozszerzymy ten temat, pójdziemy troszeczkę dalej w temacie, ale zanim przejdę do tego tematu, chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy wspierają mój kanał, którzy wspierają mnie w jakikolwiek sposób, by to nie czynili. Chciałbym podziękować wszystkim za subskrypcje, za komentarze i za to, że jesteście. Przy okazji także chciałbym podziękować wszystkim tym braciom i siostrom, którzy wkładają swoje serducho w to, abyśmy mieli dostęp do cudownych materiałów, którzy tłumaczą te materiały, którzy publikują te materiały, którzy dostarczają, wyszukują te materiały. Chciałbym wyrazić im naprawdę wyrazy głębokiej wdzięczności i głębokiego szacunku. Mój kanał, jak wiecie, jest kanałem czysto edukacyjnym. Poruszam tutaj różnego rodzaju tematy, które uważam za ciekawe, ciekawostki. Staram się to nam przekazać w dostępny i zrozumiały sposób. Nie są to porady prawne, nie są to poradniki. Jeżeli cokolwiek, co mówię do Was, chcecie wykorzystać w swojej przestrzeni, czynicie to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność, z własnej nieprzymuszonej woli. No właśnie. I przejdźmy do tematu. Czym są nazwy? Czym w ogóle jest nazwa? Nazwa jest desygnatem rzeczy. W grze, o której mówimy, w grze w nazwy, w dużej mierze ta gra opiera się na koncepcji właśnie nazwy. Powinniśmy tutaj zrozumieć, albo raczej musimy zrozumieć, jak te wszystkie nazwy są używane w grze w nazwy. Więc zacznijmy. Może. Nazwa. Czym jest nazwa? Nazwa jest desygnatem rzeczy, a nie samą rzeczą. To jest pierwsze. Nazwa jest desygnatem rzeczy, a nie samą rzeczą. Oznaczać oznacza wskazywać. Pokazywać, zaznaczać lub wskazywać. Nazwa przedmiotu, czyli desygnat, nie jest tym samym, czym jest przedmiot. Nazwa nie jest tym samym, czym jest przedmiot. Desygnat tylko i wyłącznie wskazuje na rzecz, na przedmiot. Ale nie jest tym samym. I nie jest tym samym. A jak się to odnosi do nazwiska jakiejś osoby? Ano, jest to traktowane dokładnie w taki sam sposób. Nazwisko wskazuje na osobę, ale nie jest tym samym, co osoba. Postaram się to szerzej wyjaśnić. I znowu odniesiemy się do słownika zwyczajnego, nieprawniczego.
słownikami prawniczymi, prawniczymi, dobra, nieważne, zajmiemy się później. Co mówią słowniki prawnicze na temat nazw, będziemy się zajmowali później, w dalszych częściach. Na razie popracujemy ze zwyczajnymi, zwykłymi słownikami. I tak ze zwykłej definicji, ze słownika online, sprawdźmy sobie nazwę, znaczy, przepraszam, nie nazwę, tylko słowo, nazwa. Co tam czytamy? Ano czytamy, że nazwa służy do oznaczania, wskazywania na lub nazywania rzeczy albo odnoszenia się do rzeczy znanych. Z tej definicji wynika i można wywnioskować, że nazwa przedmiotu nie jest tożsama z samym przedmiotem, ale jest środkiem do oznaczenia, wskazania danego przedmiotu. Imię. W słowniku zwyczajnym zwykłe całkowicie znaczenie imię jest rzeczownikiem i oznacza następujące definicje. 1. Słowo lub kombinacja słów, za pomocą których osoba, miejsce lub rzecz, ciało lub klasa lub jakikolwiek przedmiot myśli jest oznaczony, nazwany lub znany. Drugie znaczenie dla imienia jest zwykłe oznaczenie odróżnione od faktu. Trzecie znaczenie, przydomek, tytuł lub epitet stosowany opisowo na cześć w ramach nadużycia i tym podobnych. Czwarte, reputacja określonego rodzaju nadana przez powszechną opinię, na przykład chronić swoje dobre imię. I 5. Wybitna, sławna lub wielka reputacja, sława. To są znaczenia, jeżeli chodzi o słowo imię. Z pierwszej definicji wynika, że nazwa jest słowem lub kombinacją słów, przez które coś, czyli przedmiot, osoba, jest oznaczone, nazwane lub znane. Zatem nazwa nie jest tym samym, co sam przedmiot, osoba czy rzecz. Jest to sposób, w jaki odnosimy się do tego przedmiotu. Druga definicja natomiast podaje alternatywne zrozumienie nazwy jako zwykłego oznaczenia odróżnionego od faktu. No dobra, a co z imieniem osoby? Czy obowiązują te same zasady? Nasuwa się oczywiście pytanie, prawda? Więc spójrzmy na przykład. Włączamy słowo osoba z definicji nazwy, którą przed chwilą przytoczyliśmy, i zobaczmy, co otrzymamy w tej zwykłej definicji osoby, użytej w definicji numer 1, słowo redefinicji statutu, gdzie osoba została celowo ponownie zdefiniowana. Oto zwykła definicja osoby, przytaczam definicję osoby ze zwykłego słownika, czyli znaczenie zwykłe. Osoba jest to rzeczownik i oznacza pierwsze, istotę ludzką, czy to mężczyznę, kobietę, czy dziecko. Drugie, człowiek w odróżnieniu od zwierzęcia lub rzeczy. W socjologii
Jest to jednostka ludzka, zwłaszcza w odniesieniu do jej relacji społecznych i wzorców zachowań uwarunkowanych przez kulturę. W filozofii osoba jest to byt samoświadomy lub racjonalny. Piąte, rzeczywiste ja lub indywidualna osobowość człowieka. Nie należy generalizować, lecz brać pod uwagę osobę, z którą ma się do czynienia. Myślę, że to jest taki mały przykład, który warto tutaj przytoczyć. Zatem imię osoby jest zwykłym desygnatem istoty ludzkiej, w języku potocznym oczywiście, przez który osoba jest nazywana lub znana. Nigdzie w żadnej z tych definicji nie ma takiego stwierdzenia, że imię identyfikuje osobę lub istotę ludzką. I nigdzie nie ma stwierdzenia, że imię osoby ma być uważane za to samo, co osoba. W żadnej definicji tego nie ma. Czyli imię definiuje tylko lub wskazuje tylko na daną osobę, istotę ludzką, ale nie jest tą osobą i nie jest tym samym. Imię nie jest tym samym, co osoba, czyli istota ludzka. Tak? Jest to oczywiste, że imię osoby nie jest tożsame z nią samą. W przeciwnym razie mielibyśmy na świecie tysiące Janów Kowalskich, z których każdy byłby taki sam jak każdy inny. Zakładanie, że imię jest i osoba to są jednym i tym samym, jest totalnie ogromnym błędem logicznym. I każdy, kto tak uważa, powinien ponownie przeanalizować swoje fałszywe przekonania, być może nawet i za pomocą czy przy współpracy z psychologiem. Osoba i imię nie jest tożsame. Imię wskazuje tylko i wyłącznie na osobę, czyli jest desygnatem rzeczy. W tym wypadku istoty ludzkiej osoby, tak? Wniosek jest z tego taki, że wszystkie nazwy są desygnatami i wskazują jedynie na obiekt. Gra w nazwy służy do oszukiwania nas. W tym wypadku akurat gra w nazwiska. Służy do oszukiwania nas, że imię osoby jest tożsame z tą osobą. Co jest po prostu nieprawdą, no chyba, że się na to zgadzamy. Chyba, że się na to zgadzamy, wyrażamy zgodę z własnej nieprzymuszonej woli, że uznajemy siebie, że imię wskazujące na nas jest tym samym, co my. Ok. Teraz zastanówmy się nad rzeczownikiem trick. Trick, czyli coś, co... Czym się posługuje cały system? Znaczenie zwykłe, całkowicie ze zwykłego słownika. Pierwsze, przebiegłe lub podstępne urządzenie, manewr, strategia lub tym podobne, mające na celu oszukanie lub wyłudzenie pieniędzy. Sztuczka. Podstęp. To są znaczenia słowa trick. Drugie,
złudzenie optyczne. Złudzenie optyczne to jest drugie znaczenie. Trzecie znaczenie. Łobuzerskie lub złośliwe działanie. Praktyczny żart. To jest trzecie znaczenie triku. Podłe, niemądre lub dziecinne działanie. Znaczenie czwarte. Sprytne lub pomysłowe urządzenie lub celowość, zręczna technika. Tyle byśmy sobie porozmawiali na temat, pod jakim imieniem jesteś. Przepraszam, czym jest desygnat. Rozszerzę temat jeszcze. Jakim imieniem jesteś nazwany? Jakim tym imieniem jesteś nazwany? Poza systemem prawnym, imię osoby, czyli człowieka w potocznym języku, istoty żywej, jest tym, przez które osoba jest określana, nazwana, znana. Tak więc człowiek może być nazwany na przykład Janem lub znany jako Jan lub określony jako Jan. Dlatego poprawnym sposobem, w jaki Jan odnosi się do samego siebie, jest powiedzenie: jestem nazwany Janem lub nazywam siebie Jan. Jako alternatywa, alternatywne powiedzenie, możemy sobie powiedzieć na przykład, że moje oznaczenie to Jan. Co się dzieje w momencie, gdy powiemy: moje imię jest Jan? Albo moje imię to Jan. Możemy nieumyślnie stworzyć połączenie między imieniem Jan a swoim ludzkim ciałem, w zależności od znaczenia czasownika jest w jego wypowiedzi. Tak? Czyli w wypowiedzi tej, w jakiej się przedstawiamy komuś, jak mówimy o sobie. Niezamierzone stworzenie takiego połączenia określa się w języku prawniczym legal joinder. O tym mówiłem przy pułapce tożsamości. I to nie musi być dobra rzecz, to może być wręcz przeciwnie, bardzo zła rzecz, z powodu niezamierzonych konsekwencji. W systemie prawnym istnieje systemowe uprzedzenie, w którym czasownik jest, przyjmuje znaczenie taki sam jak. Jest to uprzedzenie bezpodstawne. A wszystkie nazwy są domniemane jako łącznik prawny między ludźmi i osobami prawnymi. Musimy obalić to domniemanie, jeśli chcemy pozostać wolni od uwięzienia w grze w nazwiska. I postaram się w tej chwili wyjaśnić troszeczkę na ten temat. Jeśli nazywasz siebie Janem, to Jan jest twoim określeniem. Jeśli mówisz, że to moje imię lub moje imię jest Jan, to musisz wiedzieć, którą wersję jest mamy na myśli. Jako przykład najpopularniejszego znaczenia słowa jest, to jest to samo co. Drugie, zajmować miejsce. Trzecie, odgrywać rolę prawnika. Czwarte,
mieć istotę. I szóste, istnieć. Czy wiesz, który z nich masz na myśli, kiedy mówisz jest? Kiedy mówimy? Co mamy na myśli, mówiąc jest? Moje imię jest. Czy myślisz, że jesteś taki sam? Czy myślimy, że jesteśmy tacy sami, jak nazwa? Czy też odgrywamy rolę nazwy? Na przykład, jeśli powiesz, on jest prawnikiem, to czy mówisz, że jest taki sam jak prawnik? Czy mówisz, że on odgrywa rolę prawnika? Jeśli jest taki sam jak prawnik, to czym właściwie jest prawnik? Czy prawnika można dotknąć, poczuć lub obserwować? Nie. Ale człowieka, który odgrywa rolę prawnika, można. Podobna logika dotyczy takich stwierdzeń, jak ona jest matką, co oznacza, że odgrywa rolę matki. Rozważmy dla przykładu podział ról, jaki ma miejsce, gdy żywa dusza w końcu odgrywa rolę podatnika. Żywa dusza posiada ciało człowieka, który odgrywa rolę człowieka, który odgrywa rolę osoby fizycznej, prawnej, w prawie, który odgrywa rolę sztucznej osoby w prawie znanej jako podatnik. Proste, prawda? Żywa dusza posiada ciało człowieka, który odgrywa rolę człowieka, który odgrywa rolę osoby fizycznej w prawie, który odgrywa rolę sztucznej osoby w prawie znanej jako podatnik. Czyli on jest osobą. On jest osobą. Ponieważ może być tylko taki sam, jak on sam. Nie może być taki sam, jak cokolwiek innego. Nie ma takiej opcji. Ponieważ system prawny zakłada, że nazwy są takie same, jak osoby, musimy całkowicie obalić i zniszczyć to założenie natychmiast. W przeciwnym razie wszystko, co następuje, jest oparte na fałszywym założeniu, a wynik może być niszczący i szkodliwy dla nas. Z tych sześciu różnych znaczeń czasownika, czy tam pięciu, jest najczęstszym znaczeniem, które zakłada się, że ma zastosowanie w prawie, jest taki sam jak, co jest sztuczką, trikiem i żartem jednocześnie. Ponieważ możesz być tylko taki sam, jakim jesteś ty sam. Czyli też ja mogę być taki sam tylko i wyłącznie, jaki jestem. I nic innego. System prawny ma uprzedzenia do tej interpretacji, ponieważ wspiera grę w imiona, grę w nazwiska, grę w nazwy, grę w słowa. Tak więc wszystko, co odnosi się do imienia Jan, jest teraz uważane za odnoszące się do twojego ciała ludzkiego. Ponieważ właśnie zadeklarowałem, że moje ciało ludzkie, czyli moja osoba, że tak powiem, jest takie samo jak imię Jan.
Chyba, że obali obale domniemanie, domniemanie czasownika jest, przepraszam, domniemanie znaczenia słowa jest, ważne jest, aby wiedzieć, co mamy na myśli, kiedy używamy tego czasownika jest. Na wypadek, gdyby nazwa Jan zostało oskarżone o jakiekolwiek działania prawne. W świecie prawnym tylko legalna nazwa, legalne nazwisko, może być oskarżone o jakiekolwiek naruszenie ustawowe. Więc ważne jest dla egzekutorów prawnych, aby uzyskać twoją czy moją zgodę, czyli uzyskać naszą zgodę, że nasze ciało ludzkie jest takie samo, jak prawna tożsamość, czyli nazwa prawna, która jest oskarżona. Celem rządowych pracowników jest, abyśmy zgodzili się, że nasze oznaczenie, czyli imię, jest takie samo jak ich prawne nazwisko, aby po prostu mogła ta gra w nazwy w ogóle zadziałać. Tylko i wyłącznie z tą zgodą, z naszą zgodą i za naszym przyzwoleniem lub brakiem odparcia z naszej strony domniemania, że jest inaczej, mogą uczynić nas odpowiedzialnymi za wszelkie naruszenia przepisane legalnemu nazwisku. Pisanymi oczywiście kapitalikami. Można łatwo dać się oszukać i niechcący stworzyć połączenie z nazwiskiem, oczywiście za naszą zgodą. Prostym pytaniem. Jak się nazywasz lub jak masz na imię? W tym prostym pytaniu są cztery sztuczki. Po jednej na każde słowo w tym pytaniu. Zaznaczam. Jak masz na imię lub jak masz na nazwisko? W tych czterech słowach są cztery ukryte sztuczki. Pierwsza. Które znaczenie słowa co ma zastosowanie? Jest ponad 20 znaczeń. Które znaczenie słowa jest ma zastosowanie? Jest co najmniej 6 znaczeń. Do którego ciebie skierowane jest to pytanie? Jest co najmniej 3 ciebie, mnie, tak? I 4, kto jest właścicielem nazwy, o którą się ktoś ubiega? Czy jest ona rzeczywiście moja, nasza? Podam kilka przykładów, co można w takim wypadku odpowiedzieć. I tak na przykład pierwsze, chętnie odpowiem na twoje pytanie, jeśli będziesz chciał wyjaśnić swoje pytanie dalej, na przykład, do jakiego ciebie skierowane jest to pytanie? Jakie znaczenie ma słowo jest, które jest zastosowane w tym pytaniu? Czy przyimek twoje obejmuje prawa majątkowe w sensie tytułu prawnego? Tytułu własnego, posiadania, czy jakichś ich kombinacji? A jeśli tak, to jakie? Następna taka odpowiedź może być, kto pyta i dlaczego chce wiedzieć? I dlaczego pyta? 3 krótkie pytania. Następnie możemy odpowiedzieć.
Moje oznaczenie to Jan. Jak masz na imię? I kolejne. Dlaczego muszę odpowiadać na twoje pytanie? Czy masz nade mną jakąkolwiek władzę? Tak? Dobra. To pytanie jest bardzo podchwytliwe. I jest używane na samym początku wszystkich negocjacji w celu stworzenia stosunku umownego między stronami. Jeśli się uda tobie, mnie, rozproszyć, jeżeli się nie uda rozproszyć tego pytania, od samego początku zawieramy umowę bez wiedzy. Ponieważ podstęp jest podstępny, należy go traktować w takim samym, z takim samym poziomem braku szacunku, jak i nas traktują. Tak? Odpowiadanie na pytania innym pytaniem jest najlepszą strategią odpierania podchwytliwego pytania. Takiego jak to na przykład. Jakie jest twoje imię, jakie jest twoje nazwisko. Jeśli zadajemy pytania, to nie ma nic do udowodnienia. To by było na tyle dzisiaj. W kolejnym odcinku powiem więcej. Będzie tych odcinków jeszcze kilka. Na temat nazw, bo na razie staram się wyjaśnić w jakiś sposób na podstawie tego traktatu, o którym mówiłem, to wszystko o nazwach na podstawie zwykłych, najzwyklejszych słowników, które są używane wszędzie. Później, w późniejszych filmikach będę to samo omawiał na podstawie słowników prawnych, co mówią słowniki prawne na ten temat. No bo gra w nazwy jest naprawdę grą pasjonującą. To by było na tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za dotrwanie do końca. Zapraszam na kolejne odcinki. Pokój Twój jest we mnie, bracie. Pokój Twój jest we mnie, siostro. Sława, bracia i siostry. Namaste. A